Nowe miejsce na mapie kulturalnej Warszawy, Big Book Cafe na MDM-ie przy ulicy Koszykowej. No i oczywiście rezerwacja już tu jest. Jesteśmy, oglądamy, podziwiamy i mam nadzieję, że będziemy mogli tu od czasu do czasu gościć. A naszymi bohaterami dzisiaj będą autorzy serialu, już w pewnym sensie legendarnego, serialu Warszawianka, który w poniedziałek będzie miał swoją premierę na Sky Showtime. Będzie można zobaczyć dwa odcinki, a ze mną Borys Szyc i Jakub Żulczyk. Jakub Żulczyk, autor scenariusza. Borys Szyc gra główną rolę Czułego, którego możecie w mieście widzieć na plakatach. Jacek Borcuch, reżyser, także zapraszam do rozmowy. W drugiej części programu będzie z nami Janusz Stefański, który reprezentuje agencję Prestige MJM, czyli Wielkie Koncerty, i już chyba kolejny, ostatni koncert KIS, tym razem planowany w Krakowie 19 czerwca na Tauron Arenie. Porozmawiamy o tym zespole, który w jakimś sensie zmienił rocka na świecie. A na koniec Anna Król, czyli współtwórczyni tego miejsca, gdzie się znajdujemy, przedstawicielka Fundacji Kultura Nie Boli. Porozmawiamy i o Big Booku, i o Big Book Festival, który ma w tym roku hasło Otwieramy się. Zapraszam. Podobno żyje się dla pojedynczych chwil. Chwil spokoju, gdy wszystko się zgadza. Pewnie to prawda. I pewnie dlatego ludzie piją, ćpają, pieprzą się jak króliki. Aby zalać się dopaminą i poczuć to krótkie złudzenie. Chwilę spokoju. Zaczynamy z buta, a to dlatego, że serial Warszawianka stał się legendą miejską i środowiskową już mniej więcej półtora roku temu. Serial wyprodukowany przez HBO i ze Łopuch. Po zmianach właścicielskich nie bardzo było wiadomo, gdzie wyląduje. Ze mną współtwórcy Jakub Żulczyk, autor scenariusza i odtwórca głównej roli, autor też i posiadacz Boskiego Ciała, jak widzimy na plakatach, Borys Szyc. Witajcie. Serial Warszawianka startuje i z tego się ogromnie cieszymy i bardzo wam gratuluję. Sky Showtime od poniedziałku. Będą dwa odcinki. Ja już jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że widziałam 6. No właśnie. Tak zwana większa połowa. Tak jest, większa połowa. Kuba, postać Czułego, czyli współczesny 40-latek, playboy, zakochany we własnej córce, ale jednocześnie zmieniający kobiety jak rękawiczki, zanurzony w miejskim wirze. Kto był inspiracją? To są twoje doświadczenia, twoich kolegów, twojego pokolenia. Nie mogę powiedzieć nic złego, bo Czuły siedzi obok. Możesz. Słuchaj, biorąc rzecz tak technicznie, no to pomysł był już u Izy, u producentki, kiedy ja jakby dołączyłem do projektu i Iza mi to zaproponowała, żeby to napisać. Pierwszy taki bazowy pomysł na Czułego wyszedł od Piotrka Fidlera, takiego też kolorowej, bardzo takiej postaci warszawskiej. Znamy jego Instagram. Który też napisał potem taką powieść Czułość, która też jest jakąś jego tam wariacją na temat tego bohatera. No i ja ten projekt przejąłem jako scenarzysta, zacząłem go rozwijać, zmieniłem trochę jego ton, jakby z takiego powiedzmy nihilistyczno, bardziej takiego jeszcze bardziej imprezowego na bardziej taki, nazwijmy to, ludzki, ciepły, i tak dalej, bo czułem, że to jest potrzebne. Ale przygotowując scenariusz, zwłaszcza treatment, było paru takich gagatków, którzy mi przychodzili do głowy. Podawali różne historie, byli normalnie jakby na payrollu, tak, jako tam konsultanci. To znowu był Piotrek, ale był to też na przykład taki również obecnie płodny i fajny prozaik warszawski i również barwna postać Wojtek Friedman, o którym tutaj muszę powiedzieć, też włożył tu swoje 3 grosze. Także miałem to szczęście, że miałem dookoła siebie fajnych, ciekawych ludzi, którzy mi podawali historię. Ja z nim potem ten scenariusz robiłem. Ale oczywiście, że tam też są jakieś, no... To nie, wydaje mi się, że ten serial jest na jakimś poziomie taki wiarygodny i autentyczny. W tym, że pokazuje pewien model życia, to miasto, też jakiś pewien stan ducha. No i gdybym nie znał tego z autopsji, nie znał takich ludzi, to nie udałoby się napisać, zrobić takiego projektu, wiesz, przy biurku, nie? Po prostu. No nie, Borys, postać, którą kreujesz, Czułego, Balangowicz, ostry Balangowicz, człowiek impreza, dużo alkoholu i innych rzeczy. Pamiętasz taki czas, jakaś nostalgia mała za takimi imprezami?
Nostalgia... Może nie to słowo. Trudno to określić. Rozmawialiśmy przed programem, że jak to czytałem pierwszy raz, to w ogóle się przeraziłem i naprawdę fizycznie się spociłem. Pamiętam, jak to oglądałem. Miałem po prostu mokre dłonie i byłem przestraszony, jak ja miałbym wrócić w ogóle w ten świat. Bo to już jednak było tak 6 lat, odkąd wtedy... Teraz już jest 8-9, kiedy nie piłem i byłem trzeźwy i jakby zupełnie sobie inaczej poukładałem moje życie i nagle wracanie w tamten świat było dla mnie karkołomne, ale no z drugiej strony ta historia była tak świetnie napisana i piękna i wzruszająca też poprzez postać właśnie córki, która tam się pojawia i to było mi niezwykle bliskie. Gdzieś czułem, że to może być taki tribute też dla mojej córki właściwie i tak to trochę traktuję też ten serial. No więc wiedziałem, że muszę to zrobić, natomiast wykonałem od razu telefon do mojej terapeutki, do Doroty Woronowicz i zapytałem, podwójne czy sesje. Ja mogę, czy jak to zrobić w ogóle. Ja wysłałem jej scenariusz, czytaliśmy, zastanawialiśmy się. Ja się wtrącę. Informacja zwrotna się kłania. Muszę ci to powiedzieć, że jak Iza przyszła z pomysłem, że to będziesz ty, nie? Jako czuły, to moją pierwszą reakcją było... że super, że w ogóle to jest, totalnie w to wierzę i to będzie świetne. Tylko powiedzmy mi tak, tylko weź ty się nie zdziw i nie pogniewaj, kiedy on odmówi, bo on może odmówić z tego powodu, że ktoś, kto się nim opiekuje, powie mu, że stary, nie powinieneś tego robić. Nie wchodź do tej rzeki. Bo jednak ten scenariusz jest, jaki jest, nie? Ale... wyszło, wiesz, fantastycznie, że wyszło jak wyszło. No. To wyszło jak wyszło i oczywiście było to dla mnie... kosztowne emocjonalnie, bo tak sobie pojawiły wyobrażam, mi się sny, tak. Jakieś wspominkowe i tak dalej. No, myśmy naprawdę jakby znaleźli się w świecie z moim sprzed lat, zwłaszcza, że na zewnątrz wtedy nie było prawdziwego świata, bo myśmy to kręcili w pandemii, w takim największym lockdownie. Mhm. Nikogo nie było na ulicy, nie można było iść do żadnej restauracji, wszystko było zamknięte. A myśmy to wszystko, to prawdziwe życie, nawet takie nadżycie, mieli w filmie. I to był jakiś kompletny taki mindfuck, przedziwne uczucie. Nie wiedziałem, gdzie jestem tak naprawdę i co jest rzeczywistością. Ale też tak sobie potraktowałem to na jakąś taką rodzaj terapii. No, powiedziałem, że po prostu muszę się z tym rozliczyć. Udało się. I poszło. To jest, słuchajcie, też opowieść o mieście. Kolejna twoja opowieść o mieście, poślepnąc od świateł. I nie tylko, bo informacja zwrotna też jest o mieście. Ale to miasto jest inne. Ta Warszawa, przynajmniej ta, którą zobaczyłam na obrazach, zresztą bardzo dobrze sfotografowana, trzeba powiedzieć znowu. Przez Piotra Uznańskiego. Uznańskiego, tak. Reżyser Jacek Borcuk, do niego jeszcze wrócę, bo też jest tu ważny bardzo. To miasto jest inne, jest jakieś cieplejsze, jest jakieś takie, no nie jest tak strasznie wrogie, choć pada tam zdanie, bo dużo jest takiej narracji, takich wewnętrznych monologów, że to miasto jest, że Warszawa to oszustka, że pije twoją krew, że Warszawa cię oszuka. Czy ty masz takie doświadczenie? Zostałeś oszukany przez to miasto? Nie, no miasto nie może cię oszukać, to tylko człowiek tylko może sam siebie oszukać. Sam. Nie? Natomiast wiesz co, powiem ci tak, bo my w ogóle mamy teraz, dajemy ludziom serial, który wydaje mi się jest mocno taki pod wieloma względami fajnie nietypowy i inny niż bardzo dużo produkcji na rynku. Jest też bardzo nietypowy scenariuszowo, przynajmniej na samym początku, bo w większości seriali jest tak, że jest ustalona jakaś stawka bardzo wyraźna, jakiś taki cel tego bohatera, jakieś zawiązanie akcji. U nas czegoś takiego w ogóle nie ma. U nas jest z premedytacją, ten pierwszy odcinek to jest taka w ogóle totalna impresja i po prostu taki w ogóle pejzaż, zarówno taka pokazanie tego bohatera, ale też tego świata wewnętrznego, tego momentu, w którym to jest, tego miasta. To jest takie, wchodzimy jakby trochę nawet w taki sen. I później dopiero z tego snu wyłania się powoli ta właściwa historia. I jestem przekonany, że widzowie nam w tym zaufają. Ja jestem bardzo taki zadowolony z tego efektu. Ale ten początek jest specjalnie taki bardzo, taki powiedziałbym, eteryczny, żeby po prostu pokazać tego człowieka, jak on właśnie widzi innych ludzi i świat dookoła siebie. Czuły jest człowiekiem totalnie gdzieś tam, jest taką muchą na plakacie, jest takim outsiderem, ale on jest też, to jest dobry człowiek, nie? On ma jakby otwarte serce do świata, nie? To nie jest koleś, który
ma... On jest strasznie pogubiony, ale on nie jest jakby zżarty już tym pogubieniem. I on umie zobaczyć jakieś takie piękno w świecie. I to piękno właśnie Piotrek Uznański, Jacek Borcuch, wydaje mi się, że super to złapali wizualnie, nie? Jakby ten... Bo to jest też o tym, nie? To, co on ma w oczach, jak... Patrzy, tak, jak na patrzy ludzi, na miasto. Tak, to jest super. Borcuch jest reżyserem, ale też jak patrzyłam na ciebie w tym filmie, to miałam takie wrażenie, jakbym tu Jacka widziała krążącego po Zbawiksie. On się tak nosi właśnie tu pod koszulki rozchełstane, zawsze jakiś trencz wystylizowany, włosy, okulary. Trochę ulepiony twój bohater na modłę reżysera. Wydaje mi się, że trochę tak. Oczywiście on opowiada, jak to długo szukał tego wizerunku i nie wiedział. Jak ten czuły miał wyglądać, spojrzał w lustro i może tak. Trochę tak, no ale to, no, jest to jakaś taka postać, legenda miejska powiedzmy, ale my jak sobie rozmawialiśmy o tym, to pamiętam, że powiedzieliśmy, że on powinien być coś takiego, jak masz figurki, wiesz, z Marvela po filmach, jak sobie postawisz tego czułego w tym płaszczu, to, tak. to już wiesz, kto to jest, jaka to jest postać. Więc on miał być też trochę taki emblematyczny, komiksowy, wyrazisty. I taki to wyszło, ktoś inny, poruszający się w tej tkance miejskiej. No i to jest czuły. Pada tam też takie zdanie, nigdy nie będziemy tak wolni jak teraz. I tak sobie myślę, że ta wolność też jest jakimś kluczem, przynajmniej dla mnie, bo w tym serialu no, kobiety... Zastanawiam się, czy nie boicie się jakichś protestów, jakiejś pieczątki o mizoginizmie. No, to był jednak inny czas, inny był stosunek do kobiet, do relacji niż teraz. Na pewno czas przed Me Too. A co to znaczy, że był inny czas? No bo to ja myślę, że... No one są używane jednak, te kobiety się pojawiają na jedną noc i z definicji wiadomo, że one są na jedną noc. Ja myślę, że i czułego używają na jedną noc czasem. Tak mi się wydaje. Poza tym to ja nie sądzę, że kobiety są tam pokazane w złym świetle, raczej właśnie w bardzo dobrym. To on nie umie, to jest jego jakiś taki dramatyczny krzyk o miłość, tylko że on nie umie tej miłości nikomu dać, ponieważ sam siebie nie kocha. Więc nie umie ani przyjąć, ani dać miłości, ale on za nią strasznie tęskni. I pragnie jej, natomiast... No i w końcu zakochuje się w 19-latce. No, zakochuje się tak naprawdę w jakimś swoim wyobrażeniu. Jak ta miłość powinna wyglądać i zakochuje się w kimś, kto trochę był dla niego niedostępny i wydawało mi się, że on nie jest wystarczająco też dobry dla tej osoby, nic sobą nie reprezentuje, żeby ona spojrzała w jego kierunku, a nagle spojrzała. To też pokazuje, jakie on ma tam tak naprawdę niewielkie mniemanie o sobie i jakie takie wielkie dziury, które zalewa tym alkoholem i różnymi rzeczami, bo ta cała imprezowa jakby strona czułego, no to jest przecież efekt uboczny jakiegoś działania, którego kryje się tam w środku. No tak. A to jest krzyk o miłość. To nie jest Sean Connery, który James Bond, który klepie panią w pupę i mówi, teraz mężczyźni rozmawiają, ani nawet w ogóle Bogusław Linda z całym szacunkiem w filmie Sara, tylko to jest gdzieś tam też opowieść krytyczna, tak? I ja ci powiem tak, zobacz, bo skoro już o tym gadamy, żyjemy w świecie dużej bardzo zmiany kulturowej na takich wielu frontach. Nie wolno nikogo urazić, to mówiliśmy przed tym. Tak, no oczywiście, że to do jakiegoś absurdu w ogóle też to momentami dociera, chociaż z drugiej strony też my musimy jakoś sobie wykształcić jakieś te nowe języki, nowe mechanizmy i tak dalej. Natomiast mi się wydaje tak, zobacz, mamy nowe narracje, wytworzyły się w opowiadaniu, w książkach, w serialach, w komiksach, w filmach nowe narracje o kobietach, nowe narracje o mniejszościach. I z reguły ta nowa opowieść jest taka bardzo, to jest taki empowerment, że to jest taka łuk postaci od słabości do siły albo od wstydu do dumy i super, jest bardzo dużo teraz takich opowieści, one są totalnie potrzebne i totalnie fajne, tylko że z drugiej strony i nie trochę nie wiemy, jaka ma być nowa narracja o mężczyznach. Inna niż taka po prostu krytyczna, bo takie krytyczna narracja o toksycznej męskości, która coś tam tego się gubi, sporo, upada i tak dalej. No mamy teraz wielkie dzieła na ten temat, typu serial Sukcesja na przykład. Ale trochę nie wiemy, jak zrobić ten pozytywny wzorzec. I wydaje mi się, że my w Warszawiance mamy takiego bohatera,
który nie jest tym pozytywnym wzorcem, bynajmniej, ale jest jakimś przynajmniej pytaniem o tym wzorzec. Mhm. Jakby, czym by to mogło być? Moim zdaniem może jakąś taką o tym, że mężczyzna uczy się sobie na przykład wybaczać w tym sensie, że uczy się siebie tak serio akceptować i przestaje robić te wszystkie takie rzeczy, które są, powiedzmy, kojarzone z tą taką toksyczną męskością, dlatego, bo na przykład zaczyna rzeczywiście akceptować siebie, a nie do jakichś tam chorych wzorców dociągać. I my mamy takiego kolesia w tym serialu, który jest w tym procesie, nie? Kolesia, który próbuje jakoś tak się osadzić i próbuje być dobry. Czasami mu to wychodzi, czasami mu to nie wychodzi, ale wydaje mi się, że jest w tym bardzo, bardzo taki ludzki. Mhm. Oczywiście, że będzie dużo ludzi, którzy obejrzą ten serial i powiedzą, no on jest, nie wiem, że on pielęgnuje jakieś stare, niepotrzebne na przykład wzorce, nie? Z innych czasów. Tylko, że też ja zawsze mam odpowiedź taką na to, że w tej całej walce o polityczną jakby poprawność dużo ludzi zapomina o jednej rzeczy, że pokazać coś to nie znaczy to gloryfikować. Są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie? Tam zresztą jest dużo, wielu mężczyzn się pojawia, którzy prezentują różne sposoby bycia w świecie. Twój ojciec serialowy, czyli Jerzy Skolimowski, genialny. Czy Jan Peszek? To jest facet zupełnie z tego starego porządku. Z tego rozdania, tak. Czy Jan Peszek, który z kolei też wiecznie poszukujący miłości, wujek, piękna zresztą, piękna opowieść. Ale pada tam też takie zdanie, jedna z dziewczyn, która się przewija przez twoje życie, mówi, myślałam, że jesteś inny, a ty pytasz jaki? Ona mówi szczęśliwszy. To jest też klucz, że ten bohater, który właściwie jest takim, no wszyscy go chcą, jest duszą towarzystwa, ma sukces i ktoś czuje, że jednak w środku jest coś zupełnie innego. No to jest taka fasada. To mi w ogóle było bardzo bliskie ta postawa, bo ja pamiętam, jak mi się wydawało, że jestem po prostu królem życia. Właśnie. I mam niezwykle dużo przyjaciół. No i nagle się okazało, że w ogóle zostały mi dwie, trzy osoby. I to nie to, że ja mówię, że nagle tęskniłem za tymi innymi, tylko okazało się, że ja w ogóle ich nie potrzebowałem. Że to też było po mojej stronie, że ja coś udawałem strasznie bardzo. Pan tak fajny naprawdę w byłem centrum. Samotnikiem. W tym całym wirze, tym prawda? Całym że w wirze. Końcu. Tylko kompletnie o tym nie wiedziałem i nie zgadzałem się na to. Chciałem być zupełnie kimś innym i jakiś taki image wytworzyć w zupełnie innej osoby. No i tak jest też z czułym. Mi się strasznie podoba ten moment w życiu, kiedy go łapiemy, dlatego że opowiadać właśnie o wielkości jest na pewno atrakcyjniej, natomiast on, dostajemy go tuż za wielkością. Tak. I ten cały jego najświetniejszy okres już minął i on jest taki wyliniały i zaczyna się orientować, że jest wyliniały, że Piotruś Pan staje się Panem Piotrusiem. Pan Piotruś... To ładne. Tak. To jest świetne. Już jest kompletnie kimś żenującym. Nie? On się po prostu na tej żenadzie zaczyna łapać. I już trudno sobie wytłumaczyć samemu sobie niektóre zachowania przed sobą. Tak. Ale zaczynasz, jeszcze gonisz tamto tego Piotrusia Pana, a pan Piotruś już ma lekki brzuch, siedzi, no i trochę wyłysiał. Wszystkie te zachowania, które kiedyś były wdzięczne i śmieszne, robią się żenujące i nie do zniesienia. No. No i tu się odnaleźć nagle w odpowiedzialności, którą wreszcie trzeba przyjąć, czyli wreszcie w pewnym sensie dorosnąć. No i tym jedynym zaczepieniem jest córka. I ta miłość, która go właściwie przerosła. No bo on się nie spodziewał, że tak można kogoś kochać. I być tak kochanym. Jest kompletnie bezradny wobec tego uczucia. Bo tu musi być odpowiedzialny, on nie chce. Ale musi, nie ma już innego wyjścia. Ten świat czeka. Stoi tam za rogiem. Więc jakbyś tej niby wolności nie szukał i jej nie nazywał, no to trzeba jej szukać troszkę inaczej. Inaczej. My mamy taką, wiesz, kluczową scenę już w pierwszym odcinku, kiedy on wchodzimy za nim do kawiarni, pokazujemy, że on w ogóle ma te kawiarnie, wchodzi z nim tam piękna dziewczyna i oni zaraz są w sytuacji, są trochę pijani, zaraz będą uprawiać seks, w ogóle wszystko jest fajnie, są tak jakby
podobają się sobie, na pewno ona się podoba jemu. I w pewnym momencie ona wychodzi do łazienki na chwilę i mamy on z Zofu mówi, kurczę, przecież ona tu traci czas, nie? No co ona tu robi w ogóle, nie? Mm-hmm. To jest jakaś jej w ogóle, ona naprawdę traci, to ona teraz powinna robić cokolwiek w ogóle być innego. Być z kimś, jakby, piękna, co się mądra. Przyniesie. Jest tak. Piękna, mądra, powinna być z jakimś gościem, który to jakby w ogóle doceni, nie? Mm-hmm. Jakby, no a nie mm-hmm. tutaj ze mną. Nie? Mm-hmm. I to jest, wydaje mi się, mm-hmm. też taka jest, bardzo, mm-hmm. bardzo ważne otwarcie mm-hmm. w ogóle tej mm-hmm. opowieści. Też pokazuje, że on w tym wszystkim... No, na pewno nie jest ideałem, ale ma w tym wszystkim jakąś samoświadomość, nie? Mhm. Na koniec taka techniczna rzecz. Jak pracowałeś nad tym swoim przepięknym wyglądem takim poruszającym? To jest świetne miejsce, żebyś teraz na przykład jakieś dietę pudełkową tak, właśnie podał, tak polecił. Pracowałem dietą tak naprawdę i ćwiczeniami. Nic żadnej tutaj rocket science nie było. Natomiast na szczęście było na to 5 miesięcy. To znaczy mm-hmm. nie odbyło się to jakoś drastycznie. Mm-hmm. Kusili mnie później słodyczami. Tutaj mam swojego brother in arms ze słodyczami. Słynne, jesteśmy słynne, po prostu... Tak. Jak batoniki. To jest przypadłość alkoholików też. Tak, tak, jak tak, dopadną tak. coś słodkiego, to jest to koniec. Tak. Masakra, to jest szalone. Więc jak ja nie mogłem, to chociaż słuchałem później opowieści, co on zjadł pysznego, albo właśnie co zje. Natomiast no, ja musiałem przynajmniej na te parę miesięcy się tego wyzbyć, no, no i później trzymasz, to trzymać. No trzymasz. No już jest trochę inaczej, ale staram się, tak powiem. Daniel Blum, muzyka, co też jest bardzo ważnym elementem tego filmu i to zresztą taki znak charakterystyczny Jacka, który właśnie zaprasza. Ale też ile jest tej muzyki oryginalnej. Oryginalnej mnóstwo, tak, tak. To dodaje bardzo piękną mgiełkę taką, otacza ten serial. Tak, świetnie zrobiony też pod tym kątem. Świetna obsada, bo oprócz tych Marianny Zydek, która się tam oczywiście jest bardzo ważną postacią, Ilony Ostrowskiej, ale są też te wielkie gwiazdy starszego pokolenia, no już nie wiem, nie określajmy, ale wielkie gwiazdy. Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski. Tak, Jankowska Cieślak, też cudowna. To jest rodzinka, czyli Jerzy Skolimowski, Janek Peszek i Jadwiga Jankowska Cieślak. To jest rodzeństwo. No niezłe kombo też. Tak, no. Tak. Maja tak. Pankiewicz. Maja Pankiewicz, no to tak. Zosia Wichłacz. No, cudowna, tak. Obsada jest świetna. Totalna. Zapraszamy. Słuchajcie, od poniedziałku będziecie mogli zobaczyć na, żebym nie przekręciła nazwy serwisu, bo zawsze Sky mi się kojarzy, Sky Showtime. Zobaczcie 2 odcinki, a później dawkowanie po jednym, co ma swoje zalety. Dzięki wielkie i gratuluję. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. 19 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie kolejny, ostatni koncert zespołu KISS, bo rok temu też mieliśmy do czynienia i niektórzy byli z ostatnim koncertem KISS. Ze mną pan Janusz Stefański, agencja Prestige MJM, organizator koncertu i kontaktu z KISS. Witamy bardzo gorąco. Serdecznie. Jak to się stało, że postanowili jeszcze raz zagrać w Polsce? No, to jest taki chyba mechanizm, który działa właśnie przy tych wykonawcach, którzy są na scenie muzycznej 40-50 lat. Oni się nie potrafią rozstać ze sceną, bo właściwie rodzi się takie pytanie, a cóż oni mieliby innego w życiu robić, kiedy 50 lat albo 40 lat występują na scenie, są ciągle w podróży, wszystko toczy się wokół tego show biznesu, wokół muzyki i nagle wokół cóż, nich. Mają zająć się wnukami. Tak. No być może piękna perspektywa, ale niekoniecznie pewnie dla nich. Dlatego no, oni ogłaszają te trasy pożegnalne, być może nawet na początku z taką szczerą intencją, że to jest trasa pożegnalna, no, ale potem to zamienia się w różne odmiany tej trasy pożegnalnej i w przypadku KISS mamy taką sytuację, gdzie była trasa pożegnalna, a teraz mamy nie trasę pożegnalną, tylko ostatnich 50 koncertów. Inaczej się to nazywa, ale w zasadzie chodzi o to samo. Tak. No ale szczęśliwie my załapaliśmy się na te ostatnie 50 koncertów, więc fani KISS mogą po raz kolejny w Polsce zespół zobaczyć. No trzeba powiedzieć, że oni w ogóle zmienili historię muzyki, prawda? Tak są oceniani muzyki rockowej, łącząc zarówno muzykę, ale też performance. I oni ciągle się tego trzymają, tych szalonych masek, tych dziwnych strojów, niszczenia gitary na końcu koncertów. To są już takie rytuały, prawda, swoją drogą. Ile oni tych gitar zniszczyli? No to są rzeczywiście wielkie przedstawienia i faktycznie to robi wrażenie.
to nie jest tak, że to tylko jest tak opisane i być może ktoś przesadził w tym opisie. Nie, rzeczywiście, jeżeli ktoś znajdzie się na koncercie, to gwarantuję, że będzie pod wrażeniem tego, co zobaczy. No, można by było o różnych rzeczach opowiadać, ale może warto powiedzieć to od strony takiej właśnie finansowej. Często te największe koncerty KIS to są budżety, jeżeli chodzi o oprawę tego widowiska, sięgające ponad 300 tysięcy dolarów. Jedno, dwugodzinne show i 300 tysięcy dolarów, można powiedzieć, idzie z dymem, tak? Bo ta pirotechnika, wszystkie te rzeczy związane dwie z oprawą. Tony tych właśnie konfetti. Więc to jest naprawdę coś niesamowitego. No zresztą nawet jeżeli potem skojarzy się nawet te poszczególne elementy, Paul Stanley, który na tej Tyrolce przemierza ponad 120 metrów. No i teraz jak zestawimy to z tym, że on ma ponad 70 lat i on nadal daje radę. Fantastyczne, naprawdę to się ogląda z zapartym tchem. Powiem więcej, oni robią wrażenie, zwłaszcza jak się ubiorą w te stroje. Mieliśmy okazję z nimi rozmawiać w momencie, kiedy już byli przygotowani do występu na scenie. Już no, zamaskowani. Umówmy się, że nie należę do najniższych osób, więc raczej nie mam kłopotu z rozmowy z wysokimi osobami, ale kiedy zobaczyłem właśnie członków zespołu KIS na tych platformach, butach, które mają platformy, nie wiem, ilu centymetrowe, no to rzeczywiście takie kolosy się przede mną wyłoniły w tych maskach. No robi to wrażenie, to jest oczywiście coś niezwykłego. No i faktycznie wypracowali swój styl, swój sposób bycia na scenie, z którym są właściwie kojarzeni od początku do końca. Mm-hmm. No właśnie, ale wie pan co, tak się zastanawiam, że ta muzyka rockowa konserwuje, że jak już przeżyją te lata burzy i naporu, tak jak Rolling Stonesi, prawda, tak jak Marianne Faithfull i no jest trochę takich gwiazd, to później właściwie Beatlesi jednak, prawda, to właściwie później już no limits. Rzeczywiście, trochę tak jest, no bo jak popatrzymy na tych wykonawców właśnie, tych, których pani wymieniła, czy chociażby właśnie tych, których mamy teraz szansę organizować, czy KIS, czy kilka dni wcześniej Scorpions. No właśnie. No to przecież to są panowie, no nazwijmy to, w słusznym wieku, bo tak, każdy z nich ma ponad 70 lat, niektórzy 75, 76 i oni na scenie potrafią półtorej czy dwie godziny naprawdę mocno biegać, skakać. Na koncercie Scorpions Rudolf Schenker non-stop z tą gitarą podskakiwał na wysokość 1 metra. No ja znam parę osób, które mają 75 lat i funkcjonują poza muzyką rockową, no i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie podskoczą na ten 1 metr na tej scenie. To jest niesamowite. Rzeczywiście coś w tym jest, że ta aktywność życiowa no, spowoduje, że oni są rzeczywiście cały czas przygotowani na tych najwyższym możliwym stopniu funkcjonowania. Tylko przyklasnąć. A jacy są prywatnie, bo to mnie zawsze ciekawi, jacy są w kontakcie muzycy gwiazdy zespołu KIS? Bardzo przyjaźnie. Zresztą mam takie ogólne wrażenie, że im większa gwiazda, tym bardziej łatwiej. Normalna. Naprawdę tym bardziej normalna. Jak już się przejdzie przez tę zaporę stworzoną przez management. To wtedy jest to rzeczywiście dobra, normalna rozmowa, często bardzo miła, przyjazna. Ja nigdy nie spotkałem się, właściwie nie potrafię znaleźć w pamięci sytuacji, w której byłoby coś złego, opryskliwego, czy no, takiego nie na miejscu. Nie, raczej te spotkania, no wiadomo, one też nie są jakoś strasznie długie, ale zawsze są przyjazne. Chociaż na przykład z kolei z zespołem Scorpions za każdym razem zjadamy kolację i tam jest okazja rzeczywiście do tej 2-3 godzinnej rozmowy. I to są naprawdę bardzo miłe chwile, które pewnie będziemy do końca życia wspominać. Także no podsumowując, można powiedzieć, to są naprawdę normalni, sympatyczni ludzie. Niczym nie wyróżniający się tak naprawdę. Pytam o te spotkania osobiste, dlatego że jest taka pula biletów, jeśli chodzi o KIS, prawda, ciągle jeszcze do kupienia, których elementem jest możliwość spotkania z zespołem. Tak, można kupić takie bilety, one co prawda kosztują blisko 5000 zł, no ale jeżeli ktoś jest rzeczywiście wielkim fanem, to być może warto te pieniądze zainwestować, no bo to są niepowtarzalne chwile, nawet tych kilka zdań rozmowy, te 2-3 minuty, wspólne zdjęcie, uściśnięcie dłoni, no to pozostawia jakiś ślad. No zresztą w życiu trochę jest tak, że liczą się właśnie różne chwile, momenty, możliwość doznań. No to jest cenne. To czasami nie jest do wycenienia wręcz nawet, powiedział, takiego finansowego. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście jest fanem, to powiedziałbym tak, warto zapłacić, bo to są chwile, które pamięta się do końca życia. No tak, 5000
wyda się na coś innego, a tu proszę bardzo zdjęcie dla potomnych z tymi, którzy zmienili muzykę. W trakcie naszej przygody z tym koncertami show biznesu mieliśmy nawet takie atrakcje w przypadku zespołu Queen, gdzie można było kupić miejsce na scenie i razem z nimi dwa albo trzy utwory zagrać. Znaczy to był oczywiście ten ktoś nie występował realnie, ale sam fakt, że mógł z zespołem realnie być na scenie, no też był niesamowitym przeżyciem, więc rzeczywiście ludzie lubią kupować te wrażenia, a z kolei wykonawcy wychodzą im naprzeciw. Super. Kiss ma związki z Polską, a na pewno Paul Stanley, którego chyba dziadek pochodził z Polski. Tak, dziadek ze strony ojca. Mm-hmm. On nawet chyba w kilku wywiadach do tego powracał. No, niestety poza właśnie tym faktem nic więcej go z Polską nie łączy. No ale jest to też miły akcent, który warto w tym momencie odnotować i opowiedzieć. O tym bardziej, że to jest właściwie też cała taka historia, która ich historia życiowa trochę zaprzecza temu, jak w jaki sposób byli często kojarzeni, tak? Bo przez to, że Kiss robi właśnie takie wielkie show na scenie, te maski, też ten logotyp, który miał tego typu skojarzenia, no niekoniecznie takie jednoznaczne, to te skojarzenia szły w niewłaściwym kierunku. Natomiast oni rzeczywiście historię życiową mają raczej taką, że są właśnie zwolennikami zupełnie przeciwnych wartości, tak? No bo zarówno Stanley, jak i Simons pochodzą z rodzin żydowskich, europejskich. Tutaj właśnie Stanley polskiej rodziny, Simons węgierskiej. To więc jest to zupełnie inna historia, raczej przeżyć negatywnych związanych z nazizmem czy niż gloryfikacji. No i warto to znać, tak? Bo można by było zupełnie inaczej odbierać ich postawę, ich logotyp, ich prezencję, kiedy się nie zna właśnie tej historii i tych prawdziwych faktów. Już poniedziałek 19 koncert w Tauron Arenie, a jeszcze takie wasze highlighty na wakacje, no bo to jest jeden z wielu, prawda? Myślę, że przede wszystkim na jesień rzeczywiście, bo już 26 sierpnia będzie Andrea Bocelli, tym razem na Stadionie Śląskim. On pokonuje kolejne rekordy. W poprzednim roku na PG Narodowym tam było 35 tysięcy widzów, teraz będzie ponad 40 tysięcy widzów. No to jest fenomen sam w sobie, więc rzeczywiście, jeżeli ktoś jeszcze się nie wybrał, to warto rzeczywiście na ten koncert zaprosić. Gorąco zapraszam. Później w ślad za tym koncertem, uwielbiany także przez publiczność, która przychodzi na koncerty Andrei Bocellego, jego syn Mateo, który wyjeżdża po raz pierwszy w trasę, debiutancką trasę solową. Będzie występował na trzech koncertach w Polsce, bo i we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie. Widzimy po sprzedaży biletów, że już zdobył sobie niesamowitą popularność. Zresztą to było widać także podczas koncertu na PGE Narodowym, gdzie tak naprawdę on wystarczyło, że się pojawił i wzbudził właściwie aplauz porównywalny do ojca, a może nawet momentami większy. No, wygląda bardzo dobrze, też trzeba powiedzieć. Dokładnie. Także na te koncerty również w październiku gorąco zapraszam. Myślę, że jeszcze mamy tutaj w zanadrzu 3-4 koncerty do ogłoszenia, które będziemy ogłaszać właśnie w kontekście i jesieni, i wczesnej zimy i wiosny przyszłego roku, więc myślę, że będzie powodów dużo do tego, żeby w różnych koncertach i rozmawiać o koncertach, ale też w nich uczestniczyć. No to dobrze, czyli szykujemy się na razie na Kraków, Tauron Arena, a później ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. W Nowym Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie miał premierę spektakl Przemiana w reżyserii Grzegorza Jaremki na podstawie opowiadania Franca Kafki. W spektaklu Gwiazdy Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Piotr Polak, Magdalena Popławska, Bartosz Bielenia, więc świetna obsada. My byliśmy na próbie, także zobaczcie, jak ten spektakl wygląda. Przemiana to nowa sztuka nowego teatru w Warszawie. Czy nieustająca pogoń za zyskiem i efektywnością ma sens? To tylko jedno z kilku pytań, które widzom zadadzą twórcy tego spektaklu. Pomysł na ten spektakl się nie zrodził od Franca Kafki, tylko bardziej od tematu, który tam jest poruszany, czyli od odmowy uczestniczenia w rzeczywistości. Ile będzie z tego pierwowzoru? Zobaczymy tutaj głównego bohatera, który zmienia się rzeczywiście w tego robaka? Tak, to na pewno, ale Przemiana to jest jedna z części, bo są trzy. Dużo będzie z tego oryginału, bo ta adaptacja, mimo że nie chronologiczna, jest dosyć wierna
przemianie tej, którą napisał Kafka, ale z zoomowanymi pewnymi wątkami. Zdecydowanie będziemy podchodzić niekonwencjonalnie do tematu. Myślę, że tekst jest dużą inspiracją, ale my daleko odpływamy stąd. Jeśli chodzi o głównego bohatera, no to tutaj pozostajemy przy nim i tym głównym bohaterem, w tego głównego bohatera wcielasz się ty. Kto to jest? Jest to Gregor Samsa. U nas on przemienia się w robaka, ale jest to raczej taki aktywny gest stwierdzenia, że się jest robakiem, niż faktycznej zamiany w zwierzę. Bawimy się tym tematem, dotykamy go z różnych stron, ale ta przemiana jest bardziej jakimś gestem rebelii wobec rodziny i wobec dotychczasowego życia niż tym, czym jest tak dosłownie w opowiadaniu Kafki. Najbardziej szalona rzecz, którą zrobisz w trakcie tego spektaklu? Wyrzucę się do śmieci. Po prostu. Wyrzucę się na śmietnik. Bartosz Bielenia wciela się tutaj w głównego bohatera, a w kogo ty się wcielasz? A ja wcielam się w postać siostry głównego bohatera, w Gretę, ale też jestem pracowniczką MPO, która też tutaj świat pracowników MPO istnieje, więc te dwa światy łączę w swoich postaciach. MPO, czyli? Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jak ty rozumiesz Franza Kafkę jako młoda osoba, jako młoda aktorka? Ma bardzo bogaty świat, z którego bardzo wspaniale się czerpie do pracy w teatrze. Też nie miałam świadomości, jak bardzo cool jest teraz Franz Kafka, jak bardzo jest popularny na TikToku i wszelkich różnych social mediach, więc jest to dla mnie takim miłym zaskoczeniem, że nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo wpisujemy się w aktualne trendy. Co to oznacza, że jest cool? Jakie TikToki się z nim pojawiają? Dużo jest memów i jakichś różnych obrazów właśnie z robakiem i na przykład z napisem, że I woke up like this i jako robak i nawiązuje to bezpośrednio właśnie do przemiany Kafki, do tej naszej właśnie opowieści, którą tutaj chcemy opowiedzieć. Jakie tutaj są przez ciebie widoczne te cechy wspólne między tobą a Gregorem? Strasznie nie chce mi się pracować, bardzo chciałbym być zwierzątkiem. A jakim najbardziej? Najbardziej chciałbym być pieskiem, no. Jakim byłbyś pieskiem? Ja byłbym pewnie jakimś parerasem, bigosem po prostu ze wsi, wyrzuconym gdzieś w lesie i znalezionym, i który bardzo lubi leżeć na kanapie. Myślę, że wyjdziecie z wieloma pytaniami. Dlaczego? Po co? Czemu? Czemu on to robi? I odpowiedzi będą należały do was. Zagramy spektakl w czerwcu i później po wakacjach we wrześniu. Zapraszam serdecznie. Otwieramy się. To hasło festiwalu, Big Book Festiwalu, który startuje 23 czerwca w nowym miejscu stworzonym przez Anię Król, Paulinę Wilk i zespół i współpracowników i fundację właśnie, która ma już jedno swoje miejsce na Dąbrowskiego, które kochamy, a teraz otworzyło się zupełnie nowe miejsce dla spotkań z literaturą przede wszystkim, ale na różne sposoby, jak to u was. Aniu, ile trwał remont? Słuchaj, musiałybyśmy, Kasiu, mieć chyba taką możliwość rozmowy około 3 godzin, żebym opowiedziała o przynajmniej części szczegółów powiedziała, ale tak zupełnie poważnie, to tak naprawdę przygotowywaliśmy się do tego otwarcia od ponad pół roku. Mhm. Bo oczywiście remont to jest miejsce z tradycją, co wiąże się również z pewnymi i ograniczeniami, ale także z pewnym obowiązkiem też zachowania takiej poprawności architektonicznej, remontowej, budowlanej. To jest miejsce objęte opieką konserwatorską. Nam też bardzo od początku zależało, żeby
będąc tu, tworzyć jednak rodzaj takiego pomostu pomiędzy tym, co się działo w tym miejscu przez lata. No, a jesteśmy w przestrzeni, w której od 1953 roku działała księgarnia. Była to nie pierwsza dokładnie księgarnia w Warszawie powojennej, ale jedna z pierwszych takich naprawdę dużych przestrzeni, w których też odbywały się różnego rodzaju... Słynne miejsce, tak. Tak, i spotkania, i odczyty, i wykłady. Te wydarzenia w latach 50., później 60. i 70. one miały trochę inną formę niż dziś, ale to było miejsce gromadzące ludzi czytających, więc te nasze starania z jednej strony szły i idą w stronę właśnie tej takiej spójności ciągłości, ale też pokazania, że jesteśmy po prostu ze wszystkim tym, co robimy, jesteśmy jakimś elementem na mapie ciągłości czasowej literatury i mam nadzieję, że tak tutaj po prostu będzie. Ale jest tutaj też bardzo big bookowo, co widać na przykład za nami. Jest. Książki jeszcze dojadą. Tak, książki w drodze. Książki w drodze właśnie, ale festiwal będzie już tutaj i otwieracie się na festiwalu, na literaturę, przyjaźń, spotkanie. Książka często wydaje mi się, i tak ją odbieram, czytanie jako taki akt jednak samotniczy. A wy przekonujecie, że to jest akt wspólnoty i budowania, sposób na budowanie więzi i przyjaźni. Jakbyś to... Wiesz, myślę, że to jest to, o czym mówisz, jest chyba takim rodzajem motta w ogóle naszej działalności. Fundacja Kultura Nie Boli, która funkcjonuje już od prawie 12 lat, właściwie od samego początku i po to powstała, żeby na różne sposoby nie tylko opowiadać i pokazywać, ale też razem z czytelnikami tworzyć taki świat, który jest światem wspólnoty literackiej. I można to robić na najróżniejsze sposoby. My mamy to szczęście, że fundację tworzą ludzie, którzy mają bardzo różne doświadczenia i kompetencje, bo i dziennikarskie, i reporterskie, i wydawnicze, ja też teatralne, aktorskie, i tak dalej. I dzięki temu udaje nam się ten program tak składać te puzzle, że rzeczywiście wykorzystujemy chyba już prawie wszystkie możliwości mówienia właśnie o literaturze i poprzez performance, i teatr, i stand-up, i spotkanie, dyskusje, będą wykłady niedługo, takie akademickie też spotkania. Więc tych form przeróżnych jest bardzo dużo i one służą właściwie, tak myślę możemy powiedzieć, one służą temu, żeby ludzi, którzy są bardziej na przykład z kultury obrazkowej albo bardziej z kultury dźwięku, muzycznej, pokazywać im, że to słowo jest wszędzie. To znaczy nasza kultura w ogóle jako ludzie, jako kultura i jakby zaczynając od antyku, a nawet jeszcze wcześniej, ona zaczęła się od opowieści. Tak? I my jesteśmy w centrum tej opowieści. I Big Book Cafe MDM ma być takim miejscem, w którym rzeczywiście ta opowieść się po prostu rozpływa i po półkach, i po scenach, i po podłogach. A tegoroczna edycja festiwalu Otwieramy się jest w zasadzie takim zwieńczeniem działań tego miesiąca, bo odbyło się już tutaj pierwsze spotkanie. Przed nami 10 kolejnych i one wszystkie gdzieś właśnie mieszczą się w tym haśle Otwieramy się, chodźcie, bądźcie tutaj, bądźcie u siebie, bądźcie po prostu u siebie. Natomiast festiwal, mówisz o tej samotności i przełamywaniu samotności. Myślę, że nie jest takie oczywiste, że taką puentą festiwalu będzie powiedzenie nie ma wśród nas samotności, dlatego że literatura też tej samotności w zasadzie potrzebuje i to zarówno u czytelnika, jak i u pisarza. Zresztą takie wydarzenia też się odbędą, na przykład wykład Wita Szostaka o samotności pisarza, o tym, że akt twórczy jest takim momentem w życiu twórcy, który wymaga po prostu wyłączenia się. Oczywiście bycia tymi wszystkimi czułkami gdzieś nastawionym na chłonięcie świata zewnętrznego, no ale to już jest po prostu do zrobienia samemu ze sobą. Ania,
Jakie wydarzenia zarekomendowałabyś w ramach Big Booka? Ty zawsze byłaś autorką spektakli, jakichś takich działań performatywnych, czy coś takiego szykujesz w tym roku? To jest zamknięcie festiwalu. Tym razem oddaję możliwość wyreżyserowania spektaklu znakomitym twórcom, związanym m.in. z Teatrem Powszechnym. Jura Diwakow, Białorusin, który już ma na koncie kilka właśnie produkcji, które można oglądać na scenie Teatru Powszechnego. I Natalia Lange przygotowują razem bardzo poruszający spektakl oparty o taką no, niezwykłą, bardzo głośną prozę młodego twórcy czy twórczyni. Mam na myśli książkę Niepokój osoby przychodzi piszącej. O zmierzchu. Powiedziałam twórcy lub twórczyni, dlatego że od momentu, kiedy ta książka się ukazała, to też w nim i w niej się zmieniało. To prawda. I myślę, że tej pewności co do własnej tożsamości chyba wciąż nie ma i to też jest piękne, bo w tym tekście to też gra bardzo ważną rolę, więc to jest zamknięcie tego festiwalu naszego tegorocznego, 25 czerwca. Natomiast otwarcie w takim składzie wielogłosowym. Maraton pod hasłem mikrofon jest włączony. Maratony to też przez wiele lat był nasz taki znak rozpoznawczy. W tym roku zapraszamy pisarzy do tego, żeby podzielili się z naszymi gośćmi, czytelnikami tekstami, które są dla nich ważne, rezonujące, bolesne, zabawne, czyli wszystkim tym, czym oni jako twórcy żyją, bo przecież trzeba powiedzieć, że twórcy żyją także dzięki innym twórcom i dzięki czerpaniu tego jednak jakiegoś i natchnienia, ale i radości ze smakowania literatury. Więc przez kilka godzin do prawie 24 od godziny 19 będziemy czytać co pół godziny inny pisarz, inny tekst i chwilę o nich rozmawiać. Tak, a pojawią się tutaj Anna Dziewit-Meller, pojawi się Krzysztof Warga, Renata Kim, pojawi właśnie. Się Karolina Sulej, Łukasz Orbitowski, więc myślę, że już przynajmniej te kilka nazwisk daje pewność, że Grzegorz to będzie Uzdański. Nie tylko czytanie, ale też zabawa. Performance. Tak. Ania, no to trzymamy kciuki. A gdzie was będzie można spotkać? Czy tu, na MDM-ie, jak się to mówi, czy na Dąbrowskiego? Będzie nas można spotykać od teraz w obu tych miejscach. Zresztą to na koniec mała anegdota. Podczas wydarzenia otwarcia, tak ono się nazywało i tak je komunikowaliśmy, jedna z naszych koleżanek musiała stać murem przed naszą siedzibą przy Dąbrowskiego i tłumaczyć ludziom, którzy tam przyszli, że wydarzenie otwarcia odbywa się w miejscu, które się otwiera. Czyli nie tam, tylko tu. I myślę, no że takich... Pewnie będą takie pomyłki. Myślę, że będą takie pomyłki, ale bardzo zachęcam do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe, stronę internetową. Staramy się robić co w naszej mocy, żeby pokazywać, które z miejsc, z którym wydarzeniem. A tych wydarzeń do końca czerwca jeszcze jest kilkanaście, zarówno w siedzibie pierwszej, przy ulicy Dąbrowskiego 81, jak i tutaj. I jak już kończymy, to ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jednej ostatniej maleńkiej rzeczy. Tu podczas festiwalu odbędzie się kolejny duży targ społeczny. Ja o tym mówię, dlatego że to miejsce powstało dzięki wsparciu bardzo wielu osób. Zarówno pisarzy, wydawców, ale także po prostu ludzi, dla których literatura jest ważna. Podczas tego targu będziemy wciąż jeszcze zbierać pieniądze, które pozwolą nam ten remont dokończyć. Na targ swoje niezwykłe, czasem naprawdę białe kruki przekazują pisarze, dziennikarze, myśliciele. Więc te książki można upolować i mieć w swojej biblioteczce coś, co przeczytał wcześniej przed nami jakiś wielki pisarz. I bardzo liczymy też na po prostu na wasze wsparcie, na to, że będziecie chcieli i dokładać swoje ciepło i siebie do tego miejsca, ale też symboliczna złotówka nam się przyda. Tak, ja właśnie też chciałam o tym powiedzieć, że też na Patronite można was wspierać. Tak, można nas wspierać i przy okazji bardzo dziękuję wszystkim patronom. Miejsce jest cudowne, ale Ania tutaj przed programem wyliczyła mi, ile jeszcze potrzeba detali, żeby ono się całkowicie zamknęło, choć mnie się wykończenie tego miejsca, żeby się zamknęło, chociaż ja lubię miejsca, które się tworzy.
To one narastają, obrastają, bo też w trakcie używania pojawiają się nowe potrzeby, nowe funkcje, więc myślę, tak że jest, to będzie i myślę, narastać. Że, i myślę, że też wiele takich użytkowych czysto funkcji pojawi się na pewno, bo też obserwujemy, jak ludzie zachowują się w tym miejscu, gdzie czego siadają, potrzebują i tak dalej. Natomiast na pewno to, co jest dla nas istotne, to to, żeby można było też śledzić nasze wydarzenia wciąż w transmisjach, no a to też wymaga inwestycji w sprzęt, więc bardzo się staramy, żeby on był jak najlepszy i ta jakość po prostu dobra. 23-25 startuje festiwal, Big Book Festival, jeden z najważniejszych literackich festiwali w tej części Europy, a w Polsce na pewno, więc zapraszamy. Dzięki. Zapraszamy. I gratuluję ogromnie. Dziękuję, wielka radość. No i to już tyle w rezerwacji. Zapraszamy za tydzień. Katarzyna Janowska. Do zobaczenia.